Siemano, witam Was ponownie z kolejnym materiałem. Po ostatnich dwóch materiałach widzę, że naprawdę był mega z Waszej strony odbiór, z czego się cieszę. Dziękuję Wam i lecimy z kolejnym materiałem. Jeśli po tym filmikiem idzie 700 lajków, to lecimy oczywiście z kolejnym filmem. I piszcie też w komentarzach, co chcecie, jakie treningi i nagramy. I chciałbym się Wam czymś pochwalić. Zdałem oficjalnie kursy trenera personalnego. Także kto chce, może wpadać do mnie tutaj na treningi. Oficjalnie do Sztelec Opolskich, siłownia HKT, ulica Krakowska 40. Kto chce, może wpadać, możemy podziałać i zobaczycie na żywo, jak potrafię dać popalić. I teraz tak, już widzę po tych poprzednich dwóch materiałach, że już tam niektóre znawcy się tam odzywają, że tak się nie powinno ćwiczyć, bo tamto, co ty w ogóle promujesz. Słuchaj, ja promuję swoje treningi, nie muszę być tak jak każdy. Pokazuję, co na mnie działało i po tych materiałach i po Waszych komentarzach widzę, że na Was też to działa. I nawet Wy wystawcie opinię, czy chcecie te materiały, czy nie chcecie, czy Wam się podobają. Bo wiecie, bo już tam niektórzy się tam odzywają, że tak się nie powinno. Także wystawcie swoją opinię pod tym filmem, czy Wam podobają te treningi, czy próbowaliście w ogóle. Bo oglądać to oglądać można, nie? Ale czy próbowaliście? To jest najważniejsze. Pierw spróbuj, potem wystaw opinię. I teraz tak, dzisiejszy materiał o czym będzie? Na temat klatki, góra klatki. Jak fajnie przepracować klatkę, ale oczywiście górę. Dlaczego? Bo większość ludzi robi płaską, katuje płaską, tam różne typy, ale zapomina o górę klatki. A góra też jest bardzo ważna. I teraz typowo stricte na górę klatki. Wiadomo, może będą ćwiczenia, gdzie jednak angażujemy prosto, ale głównie skupiamy się na skosie dodatnim, także nie przedłużamy i lecimy pokazać Wam ćwiczenia, żeby był ogień i po tym materiale spróbujcie ten trening i potem wróćcie do tego materiału i wystawcie opinię, czy Wam się podobał ten materiał, czy nie, czy podobał się ten trening. Także nie przedłużajmy, idziemy Wam pokazać, jak robić klatkę skos dodatni. I teraz tak, ja jestem zwolennikiem wolnych ciężarów, a nie jakichś tam maszyn. Wiadomo, maszyny można na dobicie. Ale główne podstawowe ćwiczenia staramy się skupiać na wolnych ciężarach. I teraz tak, główne ćwiczenie na skos dodatni. Są zwolennicy, można to robić na hantlach, na gryfie, na ławeczce. Ja preferuję jako pierwsze podstawowe ćwiczenie zrobić na skosie dodatnim na gryfie. Gdzie mamy najwięcej siły, ale nie skupiamy się tutaj typowo na dużych ciężarach, tylko na czuciu mięśniowym i tak, żeby to było powyżej 8 do 12 powtórzeń, ale w serii łączonej z pompkami, z nogami delikatnie na podwyższeniu. I jak ta seria powinna wyglądać? Zobaczcie, niektórzy też preferują płasko leżeć na ławeczce. Ja preferuję, nieważne jaki kąt ławeczki, to tą klatkę wypchnąć. Wiadomo, są znawcy, że powiedzą, że za duży mostek, po co ten skos dodatni, że to już nie jest skos dodatni. Ja robię tak i kto nie próbował, też polecam zrobić, żeby klatkę jak najbardziej wypchać do przodu. I teraz tak. Największy błąd powtarzany na wyciskaniu na skosie dodatnim, że jak ludzie zabierają, to barki mają z przodu. I na przykład, co z tego, że robią skos dodatni, jak oni barkami wyciskają. I teraz tak, przy większych ciężarach ja polecam na przykład kogoś wziąć do pomocy, żeby mi tą sztangę wyciągnął, żeby tych barków nie angażować i nie wysuwać ich do przodu. Jak powinno wyglądać prawidłowe powtórzenie? Zabieramy, ustawiamy się, klatkę wypinamy, zabieramy gryf, łopatki chowamy i klatką wyciskamy. Zobaczcie, przyciągamy, jakbyśmy chcieli klatkę przyciągnąć do gryfu i wyciskamy. I tutaj robimy też spokojne tempo. Tutaj nie wyciskamy na, wiecie, agresywnie, tylko skupiamy się na technice. 3 sekundy w dół, dynamicznie w górę. I tak od 8 do 12 powtórzeń w serii łączonej pompki. Ale pompki robimy jako dobicie już bez jakiegoś tempa, tylko po prostu jednolite od 10 do 20 pompek, pach, 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 pach. Nawet mogą być połówki, chodzi o dobicie, żeby jak najbardziej zmęczyć ten mięsień i nowy bodziec stać. I teraz pokażę Wam jedną serię, jak powinna wyglądać. Przepraszam, że dużo gadam. A, jak zauważycie, to ja nie robię czegoś takiego, że tu zatrzymuję,
Tu zatrzymuję tylko jednolite tempo, ale staram się to tempo trzymać, te 3 sekundy. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Do tlepu. Od razu w dół. Raz, dwa, trzy. Puch. Jak odłożymy, od razu robimy pompki. Tyłek dajemy troszkę wyżej. I jednolite tempo, nawet mogą być połówki. I robimy od 10 do 20 powtórzeń. To jest seria jedna, łączona. I nie trzeba naprawdę dużych ciężarów, bo teraz tak. Tam przykładowo dacie naprawdę średni ciężar, ale przez te tempo, które robicie, te 3 sekundy, to już po 6, 7, 8 powtórzeniu naprawdę już zaczyna robić ciężko. I tu nie trzeba dużych ciężarów. I tam jak zrobimy, jeszcze dobijając pompki, tutaj, po jednej serii zobaczycie, jak to robi robotę. A tutaj jakich serii, ile serii robimy? Robimy od 4 do 6. Można tam progresować ciężarem, ale wiadomo, nie przesadzajmy. Czemu? Bo jak tam przesadzimy, to będziemy zmęczeni też przez pompki. Dlatego z umiarem zrób sobie pierwszą serię, drugą i zobacz, na ile możesz sobie pozwolić z wydaniem ciężaru. Bo chodzi o te czucie mięśniowe. Nie chodzi o to, żeby wyszarpać jak najwięcej, tylko spróbuj z takiego treningu, że tempo sobie dodaj, spokojnie, ciężaru pomalutku sobie dodawaj, tutaj dobijaj, tu się nie skupiaj na tempie, tu ma być dobicie. I tutaj od 4 do 6 serii przerwy, wiadomo, tu są większe partie, polecam od minuty do półtorej przerwy, napij się łyka, odpocznij sobie, poluzuj ręce i po tych 4-6 seriach przechodzimy do następnego ćwiczenia. I po tych 4-6 seriach sobie odpoczywamy nawet 3 minuty, odpocząć, oddech uspokoić. Teraz przechodzimy do hantli. I teraz tu, po tym ćwiczeniu na gryfie lub plus pompkami mam już naprawdę fajnie przepracowaną klatkę piersiową z kozodaki. I teraz, co jest najlepsze, już tu nie musimy kombinować na dużych ciężarach, bo nawet te małe ciężary, małe hantelki będą robiły robotę. I teraz tak, tu robimy w jednej serii dwie serie, ale tu już nie kombinujemy, tylko teraz tak, przykładowo. Bierzemy sobie 30-kilowe hantle z kost dodatni. I teraz tak, robimy w miarę takim dobrym ciężarem, nie za ciężkim, tak na 70%, 10 bardzo wolnych ruchów. Potem odkładamy i o połowę tego ciężaru, który mieliśmy, czyli na przykład 30, bierzemy 15. I tymi 15 dobijamy dynamicznie 10 powtórzeń. Czyli tak, bierzemy 30 i robimy coś takiego. Bez pauz. Mocno rozciągamy, raz, dwa, trzy, bo nie sztuką jest wypchać 10 powtórzeń i być zadowolony, że się wypchało, ale sztuką jest, tak jak ja teraz pokażę, z mega szczuciem wyciskać i czujesz, jak to fajnie pali. I jak ta seria powinna wyglądać, te dwie serie w jednej serii, to teraz wam pokażę, jak jedna seria powinna wyglądać. Biorę 30. I spokojnie, 10 ruchów. Nikt nas nie goni. Rozciągamy maksymalnie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, mamy 10, 30 kilo, gdzie tak naprawdę robię 50 kg na skazie dodatnim. Żeby wypchać, ok, jest siła, ale jeśli robię tak mega technicznie, mega z czuciem, to 30 już potrafią zabić. I od razu przechodzimy do 15. I teraz dynamicznie 10 powtórzeń. I
tutaj nawet nie musimy pełnego zakresu, czyli na przykład nie musimy do końca dopinać, tylko dobicie to jest. Czyli... Jedna seria, a zróbcie sobie takich 4 do 6 serii, te 4 serie minimum. I zaznaczam, te treningi, które teraz ja pokazuję, to tylko dla osób, które już wcześniej próbowały moich metod i dla osób zaawansowanych. Żeby osoba początkująca, ok, może spróbować, ale o połowę mniej ciężaru i o połowę mniej objętości. I teraz tak, od 4 do 6 serii, tu 10 powtórzeń, tu 10 powtórzeń. I teraz tak, znajdą się znawcy, to takim małym ciężarem, lepiej tam 3-4 powtórzenia zrobić na większym ciężarze, trzeba progresować. Słuchajcie, mówisz, że ja nie robię na dużych ciężarach? Robię, ale też zrozumiałem, że takie ćwiczenia, które ja pokazuję z mega szczuciem, większa liczba powtórzeń też to robi robotę. Bo popatrzcie, mi naprawdę też ciężaru brakuje, chodźcie zobaczyć. Ja nawet muszę sobie doklejać do hantelek tutaj. I musiałem zrobić sobie 60-kilowe hantle, bo mi ciężaru brakuje, także raz robię tak, raz zrobię tak, ale te ćwiczenia, które ja wam pokazałem, na większej ilości powtórzeń też naprawdę robi robotę. Duże ciężary robię co jakiś czas, żeby nowy bodziec dać, ale w głównej mierze staram się takie hardkorowe treningi robić, takie jak teraz pokazuję. I tutaj przerwy od 1,5 minuty, nawet 2. I teraz tak, w tej pierwszej serii, w 2 seriach, jak robimy na przykład 30-kami, warto sobie kogoś wziąć do pomocy, bo niby to jest mały ciężar, ale jak robimy, to już tak są mięśnie zmęczone, żeby zrobić te 10 bite powtórzeń, żeby nawet ktoś za nami stał i pomagał, ale my opuszczamy wolno. Ktoś pomoże, opuszczamy. I potem połowę mniejszym ciężarem dobijamy. I od 4 do 6 serii tak robimy. I teraz zobaczcie, robimy ostatnie ćwiczenie. Jak wykonaliśmy tam na gryfie skos dodatni, potem hantelkami, tak naprawdę mam już tak klatkę fajnie zrobioną, skos dodatni, że mogłoby tam to wystarczyć. Ale na ostatnie ćwiczenie polecam wam jeszcze na delikatne dobicie od 4 do 6 serii na bramie. Od dołu, pach, mega dopinając w połączeniu z normalnymi pompkami. I teraz tak, po tej serii, dwie serie mamy w jednej serii, przechodzimy do jakiejś bramy, cokolwiek i rozciągamy tą klatkę, czy o futrynę, cokolwiek, rozciągamy. Gwarantuję wam, że po takim czymś zobaczycie po 2-4 tygodniach, jak ta klatka zacznie wam się zmieniać, górna część klatki. Także pierw spróbuj, przetestuj i wróć do tego filmu. I jak ta seria powinna wyglądać, którą chcę pokazać wam na dobicie, to tak. Bierzemy. Idziemy troszkę do przodu. I tak jakbyśmy chcieli do brody przed siebie, ale skupiamy się nie barkami pchać, tylko klatką. I dopinamy tą klatkę na górze, zobaczcie. I też robimy w miarę spokojnym tempem. Raz. Rozciągamy. Dwa. Trzy. Dopinamy klatkę. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10. Tutaj co serię będziemy mogli dokładać ciężaru, ale delikatnie, żeby te 8, 9, 10 powtórzenie było ciężko, od razu przychodzimy tą pompę i tu robimy od 10 do 20 pompek, dobijamy, nie? Starajmy się klatką dotknąć ziemi i wypchamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak zrobiliśmy pompki, teraz przez około 20-30 sekund na rękę, to jest nasz odpoczynek. Nie odpoczywamy sobie luźno, tylko pomiędzy seriami rozciągamy tą klatkę. Rozciągamy. Z 20-30 sekund na rękę. Jedna ręka. Druga. Rozciągamy. Najlepiej iść, jak jest jakaś futryna, brama, rozciągnąć tą klatkę. Jak porozciągaliśmy, znowu zaczynamy drugą. I tak od 4 do 6 serii. I gwarantuję wam, nie wiem, 30-35 minut taki trening klatki. Więc nie mów, że nie masz czasu.
bo 30 minut naprawdę masz, czy to przed pracą, po pracy, gdziekolwiek byś nie był, masz czas. Tylko tu masz blokadę, siedzisz, nogi wywalone, patrzysz na zegarek, kanały przewijasz, TikToka przewijasz. Na TikToka masz czas, to na trening też masz czas, więc nie narzekaj. I taki trening klatki możecie robić co? 3 dni, co 2 dni, zależy od waszego stopnia zaawansowania. Lub możecie sobie przeplatać raz prosta, same wyciskania proste, na prostej ławeczce, potem na skosie dodatnim. Ja tak ogólnie robię i polecam. Jak chcecie, to mogę wam podać, jak ja trenuję, jakiś materiał nagrać, cały mój plan treningowy. Ale po tym materiale będzie 700 lajków, to lecimy z kolejnym odcinkiem, także nie przedłużajmy i piszcie w komentarzu, czy wam się podobają takie treningi. Pozdrawiam.